Na obrazkach tak trochę jak dom z bajki, takie bajeczkowe małe fabryczki. Bo to naprawdę, jak się z boku popatrzy, takie kolorowe, ładne, mamy tutaj takie infrastrukturalnie bardzo, bardzo, bardzo ładne i dziękuję całemu zapleczu inżynierskiemu, które tutaj nad tym pracowało zarówno w strefie, jak i w inwestorowi zastępczemu, który tak teraz ogląda, czy na pewno jest to z bajki, patrzę teraz, prezes wygląda tutaj, czy na pewno wszystko jest tak jak z bajki, ale uwierzcie mi, takie małe hale dla nas wydają się małe, a dla tych małych społeczności, w których są budowane, one są następnym krokiem, realnym krokiem w kierunku rozwoju gospodarczego, a rozwój gospodarczy nie jest zrządzeniem losu. Rozwój gospodarczy jest ciężką pracą. Albo pracuje się i się ma, albo się nie pracuje i się nie ma. Gospodarka jest pod tym względem zero-jedynkowa, bardzo wymierna. I dlatego jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć drugie miejsce z czterech, które wyszło, pilotaż nam się udał i teraz na samym Dolnym Śląsku w najbliższych latach może powstać 10 następnych takich punktów. 10. Więc pytanie jest teraz takie, w których miejscach, a po drugie, jak szybko? Jeżeli będziemy mieli tak dobrą współpracę, może 10 miejsc powstać w następnym roku. Jeżeli nie będziemy mieli tak dobrej współpracy, powstanie przez 4 lata. Ale na pewno powstanie. A na całą Polskę chcemy rozszerzyć ten sam pilotaż i mamy już zapowiedzianych 60 takich małych hal w trudnych miejscach. Jak zwykle przewaga Dolnego Śląska jest bardzo duża, 10 do 6 to jakbyśmy mieli 6 regionów tylko, ale niestety tutaj ze mną strefy mają najciężej, bo są pod największym nadzorem, bo ja permanentnie ich męczę i też Kamiennogórską permanentnie męczę, nie tylko Wałbrzyską, także prezes już tutaj patrzy na boki i mówi, Boże drogi, znowu będzie siedzieć na nas panie minister i każdą lokalizację sprawdzać do dna, ale tak naprawdę dzięki bardzo dobrej współpracy i bardzo dziękuję prezesom obydwu stref, a także strefy legnickiej za to, że są pionierami w tym projekcie i mam nadzieję, że będziemy mogli zmienić troszeczkę takie nasze małe gospodarcze ojczyzny. Także bardzo dziękuję tutaj jeszcze raz. Bolesławiec, klasa sama w sobie. Inwestor, klasa, że jest. Bardzo dziękujemy. Tak patrzyłam w ogóle i mówię tak. Favorite gift Sprint Europe. My ewidentnie mamy już pomysł, jak będą zlecenia dla firmy, bo my na pewno będziemy mieli co robić. Idzie kampania wyborcza, na pewno będzie co robić tutaj w firmie, także w najbliższych miesiącach będą się maszyny grzały, więc nie przedłużamy imprezy, bo ja rozumiem, że maszyny miały już wjechać. Więc tylko przez naszą imprezę jest opóźnione, więc broń Boże, nie może ministerstwo za długo gadać. Bardzo dziękuję, dziękuję inwestorowi za danie szansy Polsce, a Państwu wszystkim za doskonałą współpracę, bo naprawdę Bolesławiec jest jedyny w swoim rodzaju. Dzięki.